wczoraj w kościołach zbieraliśmy na tace pieniądze na tych, którym się w życiu bardzo pokomplikowało, między innymi w związku z upadkiem rządu w Afganistanie. W naszym studiu państwo Marta Dobrzyńska i Maciej Dubicki z Caritas Polska. Witamy serdecznie. To czy już wiemy, ile tych pieniędzy się uzbierało wczoraj? Jest to, byłoby za szybko, prawda, żeby tak szybko te wszystkie informacje z całej Polski zebrać, ale jesteśmy serdecznie wdzięczni arcybiskupowi Gądeckiemu, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, że taką decyzję podjął, że mogliśmy wspólnie we wszystkich parafiach w Polsce zbierać te środki, bo my taką akcję zbiórkową też uruchomiliśmy już wcześniej, ale no to jest duże wzmocnienie i duży taki gest solidarności ze strony Polaków również w tej akcji pomocy Afgańczykom, pomocy uchodźcom i migrantom. Jeśli chodzi o akcję, to jak ona jest skierowana geograficznie? Bo mamy te osoby, których państwo polskie przetransportowało do Polski w ostatnich tygodniach. To wielka akcja, wielkie gratulacje. Plus mamy tych, którzy uciekają z Afganistanu. No i siłą rzeczy uciekają gdzie? Do Uzbekistanu, do Tadżykistanu, do Pakistanu, do Iranu, którym pomagaliśmy wczoraj. Oni uciekają do... Ale to do pani było pytanie teraz. Do mnie pytanie. Tak. Okej. Okay. Dobrze. Pomagamy każdej osobie, która potrzebuje w tej chwili pomocy. I ja byłam w tej chwili w wakacje na Lesbos, w obozie Moria 2, gdzie razem z grupą polskich wolontariuszy z Caritas Polska pomagaliśmy uchodźcom, którzy są skupieni w obozie. Są ci, którzy wsiedli na łodzie przemytników ludzi, tak, zapłacili tak. tamtym przemytnikom i muszą się dostać na zachód, żeby zwrócić dług, który oni bądź ich rodziny zaciągnęły wobec tych, którzy ich tam przywieźli. Tak naprawdę co człowiek to jest inna historia. Bo to są często osoby, które rzeczywiście na tych łodziach przypływały. Myśmy widzieli te resztki tych łodzi, tych kapoków, bo to jest ogromne takie wysypisko pośrodku wyspy. Są to osoby, które w różnych, nie wiem, kontenerach, w różnych jakichkolwiek środkach transportu próbowały się przedostać i próbować budować normalne życie. A dlaczego nie mogą zbudować normalnego życia u siebie? No, sytuacja jest jaka jest, słyszeliśmy zdaje się medialnych. Prawda, to co się dzieje w tej chwili po wycofaniu wojsk amerykańskich, przejęciu rząd przez talibów, tak. I a w Iraku? Migracja jest przede wszystkim do państw ościennych. To jest pierwsza destynacja uchodźców, migrantów tych wewnętrznych z Afganistanu i najwięcej prawdopodobnie dotrze do Pakistanu i Iranu. W tej chwili Pakistan, Caritas Pakistan, nasz partner, z którym my współpracujemy, szacuje, że nawet 700 tysięcy osób przedostanie się na teren Pakistanu. Wcześniej już w tej chwili w Pakistanie jest 1,5 miliona Afgańczyków legalnie i prawdopodobnie drugie tyle, około 3 milionów razem sumując w sposób nielegalny. Więc tych osób jest dużo i ci, którzy w tej chwili decydują się na ucieczkę do Pakistanu, no to albo będą dołączą do swoich rodzin, albo w jakichś obozowiskach tymczasowych tam będą, że tak powiem... Warto jeszcze pamiętać, że te granice między Pakistanem, Uzbekistanem, Afganistanem są wytyczone przez kolonialistów i one idą w poprzek terytoriów plemiennych, tak? Połowa Pasztunów mieszka w Iranie, druga połowa takich samych Pasztunów, mających takim samym językiem, z taką samą tradycją i te same klany nawet, mieszka po drugiej stronie w Afganistanie. Zgadza się, te granice wytyczone są często krzywdzące. Bo one dzielą rodziny, dzielą, prawda, plemiona i to jest, tym bardziej utrudnia też w tej chwili ale tą sytuację. Z drugiej strony Pasztunowi, który ucieka z Afganistanu, łatwiej, bezpieczniej, przyjemniej, normalniej jest znaleźć się w irańskim Pasztunistanie, jeżeli tak to można nazwać, niż jechać daleko do jakiejś Polski, gdzie ani nie zna języka, ani zwyczajów, ani jedzenia tego nie ma, ani nie ma tego wsparcia rodziny, które tam jest zapewnione. Tylko trzeba też jeszcze pamiętać, że to są osoby, które mają głębokie tradycje rodzinne. Dla nich niesamowicie ważna jest taka bliskość. I często jest tak, że w krajach Europy są już ich bliscy. Bracia, siostry, rodziny. I oni szukają takiego miejsca, do którego mogą z powrotem razem się znaleźć. W związku z tym często
możemy być też krajem, przez który oni przejadą, dlatego że, nie wiem, w Niemczech jest ktoś, kto jest im po prostu bliski. Dla nich te związki klanowe, związki z rodziną są po prostu szalenie istotne. Jesteśmy tacy naiwni i dobroduszni, widząc ludzi, którzy podejmują się tego, żeby przedostać się na Zachód i tutaj żyć albo z jakiejś pracy. No wiadomo, praca pewnie w Afganistanie to jest tam kilkadziesiąt dolarów miesięcznie, tutaj można zarobić o wiele więcej, albo żyć po prostu z socjalu. Też jesteśmy postawieni przed pewnym faktem dokonanym, prawda? Mamy ponad 1000 osób, które zostało ewakuowanych to jest inna sprawa. Z Afganistanu. To są ludzie, których pomagali państwu polskiemu, wobec tego my mamy wobec nich konkretne zobowiązania. Mówimy o tych, którzy się po prostu pakują do... Tylko trzeba pamiętać o tym, kto tam się pakuje. To są często nauczyciele, lekarze, osoby, które... Bo my czasami mamy taką wizję, że to są właśnie, nie wiem, osoby gdzieś z jakichś maleńkich wsi, mieszkające same w jakichś rozsypujących się, nie wiem, szałasach. Natomiast to są często tacy sami ludzie jak my. Nawet jeżeli ktoś mieszka w szałasie, jest takim samym człowiekiem jak pani. Ja zapewniam panią. Natomiast pytanie jest, co jest, kiedy przyjeżdża człowiek, który mówi, że nie ma dokumentu żadnego? Tak? Podczas wiemy, że przyjeżdżając na Białoruś musiał okazać dokument, bo inaczej by go nie wpuścili. Ten dokument zniszczył i przychodzi, mówi, że jest, no właśnie, tu tworzy profesorem Uniwersytetu Lubelskiego, no ale niestety nie ma dokumentu, nie możemy tego sprawdzić. My jako Caritas nie oceniamy tej sytuacji, która jest zastana, tylko staramy się pomóc tym, którzy są już u nas, nieść tą pomoc możliwie jak najszerzej i skuteczniej. Więc rzeczywiście, jeżeli są takie kwestie, bo takie kwestie niebezpieczne w przypadku migracji też będą i uchodźców, no to są już też zadania odpowiednich służb, żeby to wszystko sprawdzić. A tak na państwa czuję, to lepiej jest, no właśnie, robić tą akcję tutaj, pomagać, zbierać, czy też starać się pomóc tym, którzy przeszli do ziomków po prostu przez granicę. Naszym zadaniem jest, żeby pomóc tym, którzy przeszli tam przez granicę do państw sąsiednich, jeżeli jesteśmy w stanie oczywiście. No akurat tak się składa w Afganistanie, że mamy partnera Caritas Pakistan, więc możemy tam na miejscu nieść pomoc, ale też mamy konkretne zadanie, na przykład tych 1000 osób, które tutaj zostało dostarczonych i też staramy się do Polski ewakuowanych i też staramy się tym osobom pomóc. My od 2018 roku prowadzimy Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom i prawie 15 tysięcy osób tą pomoc w Polsce tu otrzymało. To też jesteśmy już zaznajomieni z tą pomocą. To nie jest tak, że to jest zupełnie sytuacja świeża dla nas. Z Pakistanu dochodzą dość przerażające informacje o traktowaniu tam chrześcijan, o tym, jak to państwo, powołując się, nie wiem, na przepisy o bluźnierstwie, więzi chrześcijan. No i teraz my jako chrześcijanie dajemy pieniądze po to, żeby Pakistan mógł zajmować się muzułmańskimi uchodźcami z innego muzułmańskiego kraju. Dajemy pieniądze po to, żeby wspierać ludzi. Po prostu. Poza tym, to jest też nasz partner, Caritas Pakistan, więc on też jest w ramach naszej struktury. No i jesteśmy też... Pytanie, czy mamy jakiś wobec tego nacisk na władze Pakistanu, bo słuchajcie, no, traktujcie naszych współwiernych tak jak ludzi. Tak jak mówię, no, my staramy się jako Caritas pomóc. To po pierwsze, jeżeli mamy możliwości tam zaufanego partnera, bo gdyby to była organizacja, do której nie mamy zaufania, czy która budzi jakieś wątpliwości nasze, to też byśmy się nie zdecydowali tam na pomoc, bo byłoby zbyt ryzykowne. A jeżeli jest taki partner, no to możemy się tylko z tego cieszyć i tak jak pomagamy na przykład na Bliskim Wschodzie, to też pomagamy chrześcijanom i to w dużej mierze, ale tam też jest na przykład kilka procent muzułmanów, którzy tą pomoc otrzymują. No i takie jest nasze zadanie. No tak, to słyszeliśmy wielokrotnie tutaj od strony misjonarzy, od których pomagają, że właśnie to, że Kościół katolicki, Caritas, pomoc Kościołowi w potrzebie pomaga wszystkim, jest też legitymacją dla lokalnych muzułmańskich fanatyków, że nie warto z tą pomocą walczyć. Bardzo pięknie dziękujemy. Marta Dobrzyńska, kłaniamy się. Maciej Dubicki, Centrum Dziękuję Medialne bardzo. Caritas Polska byli naszymi gośćmi. Miłego dnia, dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam za chwileczkę na program o kulturze. Będziemy mówić o koncertach.